Solidarność to była przebudzeniem, była życiem i była rzeczywistością, bo cały PRL i później to, co nam fundował marszałek Jaruzelski, to była nierzeczywistość. To wszystko jest sztuczne, udawane, nieprawdziwe. To są artefakty, to są niby wartości. To jest wielkie kłamstwo, a Solidarność była przebudzeniem i była tak naprawdę rzeczywistością, to znaczy że taką rzeczywistością, w której chciało się żyć mimo nędzy, mimo tego wszystkiego, czego nie mieliśmy, ale to tak jak różnica jest ogromna między niebytem a bytem, między nierzeczywistością a rzeczywistością. Przyjazd papieża w 79 roku był też doświadczeniem otwierającym. Rzeczywiście bardzo duża część ludzi pożegnała ten swój lęk, a który był ogromny w czasach PRL-u i towarzyszył właściwie w każdej sytuacji, według mnie przynajmniej. On towarzyszył jakby permanentnie i ciągle. I wtedy tutaj ludzie zbierając się w Warszawie na mszach papieskich powiedzieli mu o do widzenia, chodzi o coś więcej w życiu, wsłuchując się w głos papieża, w to wszystko, co się działo, przeżywając tę mszę i zapewne przeżywając obecność Ducha Świętego, no, otworzyli się na coś zupełnie nowego i mogli kreować też nową rzeczywistość. Jest to pewien wzór, pewna wartość, o której warto myśleć. Myślę, że te czasy, które przyszły, spowodowały zupełnie nowe wyzwania. Myślę, że Solidarność jako wartość warto sobie ciągle i zawsze przypominać. Bo z Solidarnością tamtych czasów wiązała się pewna oczywista odwaga, a nagle okazało się, że te czasy, które sobie wywalczyliśmy, też nagle wymagają odwagi. Trzeba ją skądś wziąć, żeby wyrażać swoją opinię, żeby mierzyć się z innymi opiniami, żeby walczyć o swoje. Trzeba walczyć o swoje, tak? I trzeba brać tą siłę skądś. Więc warto brać ją też z historii i właśnie z tego, co tam się stało, od tamtych ludzi, mimo że te warunki są nowe i też ogromnie trudne. Nie wiadomo, czy tamci ludzie by sobie poradzili tak dobrze, gdybyśmy ich przenieśli z tamtych czasów tutaj. Być może nawet nie, być może one wymagają innych ludzi z innym doświadczeniem, ale Solidarność jako znak zawsze może coś ukazywać i może dodawać nam otuchy.